Już? Chcielibyśmy bardzo was wszystkich pozdrowić. Bo tam różne rzeczy do nas dochodzą. Niektórzy myślą, że my tacy przygnębieni, że zdumani jesteśmy, że w kółko jeździmy, że tam tylko po górach, że to bez sensu wszystko, no nie? To jak widać na złączonym obrazku, jest radość, prawda? Możemy nawet to wyrazić śpiewając, wiadać i łamęstwo? Tak, no. Jak widać, na szczęście nas nie czujecie, ale jest wiara w narodzie, nie? I jest wiara coraz mocniejsza dzięki tym wszystkim trudom, wysiłkom. Wiara jest coraz mocniejsza i naprawdę was kochamy, nie? Wszyscy, którzy głosujecie, żebyście ktoś nie myśleli, że my kogoś nie lubimy. Staramy się żyć Ewangelią. My błogosławimy, a nie złożyczymy. I chcemy, żebyście wszyscy mieli frajdę i my się też cieszymy, a te góry wszystkie to naprawdę nas do Boga zbliżają, co też możemy wyrazić piosenką, tak? Jak to było razem na tym? Gdzieś na szczycie to swego pewny, w głębi duszy o tym wiem, gdzieś na szczycie góry, wszyscy razem spotkamy się, mimo świata, który kochaj na nas dzień dzień. Gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Wszyscy razem, nie my, także to dziękujemy, że razem z nami jedziecie. Dzięki za góry. Tak jest, za góry dziękujemy. Jak trzeba. Za obiady dziękujemy. Za obiady. Tak, właśnie, tak jak Kuba mówi, dzięki wam, słuchajcie, mamy ciągle dobre obiady. W tym momencie jesteśmy w Olkuszu, w domu u Karola, jednego z uczestników naszej wyprawy. Śniadanie jedliśmy u Sylwii w domu i kolację wczoraj obiad w Katowicach, u Kuby, także też dzięki wam. To może ja się rzucę. No, ale jakbyście, tak jedynie co, kurczę, rzeczywiście byśmy chcieli, żeby jak ktoś tam, jeśli ktoś jest taki, kto rzeczywiście nieuczciwie głosuje, no to moralnie on za to jakąś tam odpowiedzialność ponosi. Dla nas to i tak jest wola Boża i my to przyjmujemy jako wolę Bożą, a jak ktoś gdzieś tam coś nieuczciwie nalicza, to on jest gdzieś tam moralnie nieuczciwy. Dla nas jedynie szkoda przez takie coś, że na przykład nie mają wtedy frajdy inni, na przykład. Mi jest szkoda mojej mamy, która się nie może tym ucieszyć, bo